Dzisiaj jest zimno, więc generalnie nie będziemy robić tego dużo. Choć warunki atmosferyczne nie sprzyjały, to już pierwsze ćwiczenia rozgrzały piłkarzy. Krótka przebieżka i wspólne rozciąganie. Zieloni powoli poznają tajniki szkoły biegania. Dowiedzieliśmy się, że trzeba biegać tutaj... Nie będę zdradzał tutaj pewnych spraw, bo nas przeciwnicy podłapią, także dowiedzieliśmy się już dużo po pierwszej rozgrzewce. Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze więcej, że każdy się do tego przyłoży, bo do tych treningów faktycznie trzeba się przyłożyć, żeby one się efektywnie przełożyły na grę i na to bieganie. Szkoła biegania to nowatorski pomysł Marcina Urbasia, rekordzisty Polski na 200 metrów, jednego z najszybszych białych sprinterów na świecie, a od stycznia także reportera sportowego telewizji WTK. Stworzony przez niego projekt zakłada poprawę i rozbudowę motoryki i techniki biegania oraz polepszenie możliwości biegowych, których dotąd piłkarze nie wykorzystywali. Jesteśmy w stanie uzyskać bardzo duże efekty, bardzo dużą poprawę szybkościową. Ale jakby technika i motoryka to nie wszystko. Będziemy też przeprowadzać treningi siłowe i szybkościowe, w związku z czym to wszystko jakby razem na pewno im pomoże. Ze współpracy z byłym lekkoatletą zadowolony jest sztab szkoleniowy Zielonych. Trenerzy będą brali udział w rozgrzewkach i w czasie tych rozgrzewek będą robili takie ćwiczenia, żeby poprawiały koordynację i przede wszystkim poprawiały technikę tego biegu. Natomiast dalsza część, ta główna treningu, odbywa się normalnie. W założeniu treningi warciarzy ze szkołą biegania odbywać się będą 3 razy w tygodniu. Czy przyniosą wymierne efekty, przekonamy się na wiosnę.